zwłaszcza witamy wszystkie mamusie albo przyszłe mamusie. Witamy Was bardzo serdecznie. To Zoom przede wszystkim dla Was, dziewczyny. I żeby przekazywać tę informację dalej, bo naprawdę jak rozmawialiśmy na ostatnim Zoomie o ciąży, to wiecie, że po prostu no jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny czas i przed, i w trakcie, i po, właśnie i dla mamy, i dla taty też, i na oczywiście najważniejsze dla dziecka. Ostatnio mówiliśmy o tym, w jaki sposób dbać o to, żeby mieć to dziecko, żeby zajść w tę ciążę, co też wiecie, bardzo dużo osób ma z tym wyzwania i problemy, a naprawdę pokazywaliśmy proste, sprawdzone, naturalne metody, sprawdzone od setek lat tak naprawdę, w jaki sposób się z tym rozprawić, z rzeczami, z którymi bardzo często medycyna akademicka nie to może, że nie chce, ale no ma po prostu takie, a nie inne metody, które są no niestety mniej skuteczne. I dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać już o ten okres w ciąży, bo on jest również szalenie ważny, bo to on właśnie też powoduje, jak dziecko się rozwija, powoduje, jak nabiera tej odporności. No i słuchajcie, mamy dzisiaj oczywiście ze sobą naszą super ekspertkę, która po ostatnim webinarze zebrała tyle po prostu cudownych tutaj opinii. I rzeczywiście, no nie da się ukryć, wiedzę ma ogromną, też potrafi ją przekazać w taki prosty, przyswajalny sposób. Więc Aniu, witam Cię bardzo serdecznie. Dobrze, to serdecznie dziękuję jeszcze raz Darku za zaproszenie, bo jeśli mam cokolwiek powiedzieć o sobie, to powiem po prostu, że jestem gościem Darka Mietlickiego w Klubie Zdrowego Życia. Tak? Ja jak zwykle mega skromna, ale słuchajcie, nie dajcie się tutaj w ogóle omamić. Aniu, cofnij ten slajd. Troszkę go uprościłam, po prostu nie ma Ania co. Ania jest nauczycielem akademickim, słuchajcie, jest praktykiem, prowadzi swoje portale OK Zdrowie, Około Porodowo na Plus, jest trenerem szkoły rodzenia. No, powiedz jeszcze coś, Aniu, dużo doświadczenie nie tylko w pracy z Polakami, ale również ze studentami z zagranicy, tak? Z wielu zakątków świata mogłam właśnie współpracować ze studentami, więc to też jest taki, traktuję jako przywilej, tak? I właśnie na kilku uczelniach, więc tak. To przejdźmy może do właściwego naszego tematu, bo on będzie też nawiązaniem do tego, co było wcześniej, tak? I właśnie tych, którzy na przykład są pierwszy raz, albo niektórzy mogą pewnych rzeczy nie zrozumieć jeszcze, bo przyznam, że to nie jest łatwe. Mnie to też zajęło trochę czasu, żeby przestawić myślenie z tej tendencji takiej patologicznej na wellnessową, żeby dążyć właśnie, żeby myśleć o zdrowiu, żeby myśleć o jakości życia, o tym, żeby być w życiu szczęśliwym. I tutaj w tym obszarze mamy coś takiego jak programowanie zdrowia. Że bez względu na sytuację, jaka jest dziś w naszym życiu, w naszym ciele, tak, mamy tą możliwość, że określimy cele i będziemy do nich dążyć. Czyli jeśli na przykład na dziś nie domagam, mam szansę powrócić do zdrowia, a nawet jeśli jest na dzisiaj u mnie ok, to mogę chcieć zawsze lepiej wyglądać, lepiej się czuć, chcę mieć jeszcze zdrowsze dziecko, więc jest ta tendencja, tak? I tutaj nawet jak mamy kogoś, kto jest na przykład w ciąży, tak, i powiedzmy, no właśnie to nie jest tak idealnie, gdzieś tam nie domaga, to jest również możliwość, żeby zadziałać i po prostu powrócić do tego zdrowia. A jeśli ktoś jest w ciąży, no i wszystko jest ok, to jest szansa, żeby było jeszcze lepiej. Dokładnie. I nawet tu jeszcze taka uwaga, że czasami na przykład pierwsza ciąża może być z komplikacjami. To nie oznacza, że ta kolejna właśnie będzie taka. Po prostu teraz możemy zrobić coś, żeby była znacznie lepsza. I też poruszamy się w obszarze definicji zdrowia, tego z definicji WHO, która mówi o tym, że zdrowie to coś więcej niż tylko brak choroby. Mówi o dobrostanie na kilku sferach, tej właśnie psychicznej, fizycznej, społecznej, duchowej i nawet publicznej. Tak? Więc tutaj i to w tym obszarze też 5 S-ów. I ciąża i dziecko, to już tak konkretnie.
Bo właśnie kiedy myślimy o ciąży, to co mamy na myśli? Mamy na myśli dwie takie kwestie, dziecko i ciążę. Dziecko, tak, które powstaje z połączenia dwóch komórek rozrodczych mamy i taty. I tu może być jedno dziecko, możemy nawet mieć naraz kilkoro dzieci, tak, bliźniaczki, trojaczki. Natomiast ciąża to jest właśnie zespół zmian w ustroju mamy tego dziecka na właśnie jego obecność, tak? I to właśnie wiąże się z działalnością hormonów. Tutaj głównie na początku chodzi o ciałko żółte i progesteron, później trofoblast i tak dalej. Czyli mamy dwie sytuacje. Mamy dziecko i mamy ciążę, czyli mamę, która nosi to dziecko, tak? Jeśli chodzi o trwanie ciąży, to możemy też ją wyliczyć z reguł Neglego. I właśnie on tutaj podpowiadał, że są na to też wzory, można je znaleźć w internecie, jak ktoś chce, przy najbliższej okazji mogę też pokazać, jak się wylicza. Możemy liczyć od poczęcia i wtedy ta ciąża trwa 266 dni i możemy liczyć też od miesiączki tak zwanej, czyli od pierwszego dnia ostatniego cyklu przed ciążą i wtedy ona trwa 280 dni, 40 HPD, to znaczy tydzień ciąży, czyli 40 tygodni ciąży, to jest 9 miesięcy, a 10 księżycowych od pełni do pełni. Więc tutaj na początek właśnie. I dlaczego o tym mówię? Bo jeśli my rozważamy to w kontekście natury, a na przykład nie do końca wiemy właśnie, kiedy na przykład nastąpiło, kiedy poczęcie było w naszym ciele, tak, kiedy w ogóle była owulacja, to później idąc do lekarza zdajemy się trochę na statystykę. Bo i to wyznaczone data terminu porodu z USG bądź z tak zwanego magicznego kółka, no niekoniecznie musi się właśnie pokrywać z tą faktyczną, bo na to wchodzi wiele po prostu czynników, tak? Więc też w kontekście właśnie tego poprzedniego webinaru zachęcam do zainteresowania się własnym ciałem, co się dzieje. To tak samo jak idziemy zrobić EKG, mamy też EEG, patrzymy co jest w mózgu, tak samo możemy nawet bardziej prosto sprawdzić, co słychać w naszym ciele, co się w nim dzieje, tak? Tak jak mamy ciążę i tak jak mamy dziecko, tak samo mamy etapy rozwoju, zarówno dziecka i ciąży. Częściej mówimy o tych etapach ciąży, czyli właśnie o trymestrach, natomiast myślimy też o dziecku i to jest wczesny okres rozwojowy. Ja zaraz następny slajd pokażę, o co chodzi. Poczęcie dziecka odbywa się w tak zwanej bańce jajowodu. Potem ta mała zygota, czyli połączone dwie komórki mamy i taty, one wędrują przez jajowód po to, żeby dostać się do macicy, właściwie do trzonu macicy, gdzie na ścianie przedniej albo tylnej, w odcinku górnym albo środkowym zostanie właśnie ta zygota, wszczepi się w błonę śluzową. I to jest około tych 13 dni. Ten początkowy okres, natomiast później mamy okres zarodkowy do 5 tygodni ciąży. W tym czasie też trwają bardzo intensywne przemiany, rozwój i dopiero tak gdzieś od około 6 tygodnia ciąży do jej zakończenia mamy okres płodowy. Płodowy to znaczy, że wtedy ten dzidziuś po prostu przypomina już dziecko, bo ten okres zarodkowy to niekoniecznie i stąd on po prostu jest tak inaczej nazwany. Trymestry, to tylko tak powiem, pierwszy to jest 12 tygodni i później kolejno już od 13 do 28 tygodnia i od 29 do końca ciąży. I tu właśnie wspomniałam o poczęciu i zagnieżdżeniu. Tu mamy jajnik, tu jest jajowód cały. Tutaj, czy jak ja kursorem pokazuję, to widać? Dobra. Tutaj mamy właśnie fragment mamy macicy, trzonu macicy i tu właśnie jajnik uwalnia w tym momencie komórkę jajową. Tu już pewnie był plemnik i już nastąpiło połączenie, czyli poczęcie dziecka, tak zwane też zapłodnienie, bo wcześniej te strzępki jajowodu, które tu są, właśnie wychwyciły tą komórkę i teraz ona ulega podziałom z gastruli poprzez blastulę do moruli i wędruje sobie właśnie do
jamy macicy i to jest około 12 dni. Zaraz zobaczymy, dlaczego to jest ważne, te 12 dni. I tutaj właśnie już ten dzidziuś w tej najwcześniejszej fazie życia, od tego momentu tu zapłodnienia, poczęcia, się wszczepia właśnie w błonę śluzową macicy. To jest właśnie doczesna, tak? I tu mamy ten moment tego wszczepienia, wniknięcia, bo to jest taki proces, że tu działają enzymy, tkanki zostają rozpuszczone i temu też towarzyszą duże zmiany hormonalne i cały organizm kobiety reaguje i na przykład właśnie wtedy, kiedy jest to zagnieżdżenie, czyli tak zwana implantacja, kobieta ma tendencję do omdleń, pojawia się krwawienie i to jest tak na około 14 dni po owulacji, czyli to przypomina tak jakby krwawienie, kolejne krwawienie miesięczne. I tutaj też taka ważna uwaga, bo ono może, my możemy wtedy się zaniepokoić, bo to jest ten taki newralgiczny czas, ojej, mam krwawienie, to znaczy pewnie poroniłam. Niekoniecznie. Bardzo często właśnie okazuje się, że to jest to krwawienie spowodowane właśnie tym zagnieżdżeniem. I teraz, dlaczego też to jest takie ważne? Bo ten początkowy czas i też tutaj proszę zobaczcie, tu mamy tygodnie. Akurat tu nie widać, ale to jest pierwszy tydzień, drugi tydzień ciąży, czyli to HBD, trzeci, czwarty, aż do 12. I zobaczmy w dół, jak tu jest gęsto. Tak? Chodzi o to, bo mamy momenty krytyczne i czynniki teratogenne, czyli takie, które uszkadzają dziecko, to dzieciątko w najwcześniejszej fazie życia. I proszę zobaczcie, dwa pierwsze tygodnie, te różne czynniki, które są szkodliwe, prowadzą do obumarcia. Tutaj będą bardzo poważne uszkodzenia różnego rodzaju i to są morfologiczne, czyli takie no, zniekształcenia, tak, mówimy malformacje. Tutaj już są mniej poważne, natomiast dalej poważne. Tutaj w sensie po tym 12 tygodniu. I my właśnie będąc w ciąży, czy opiekując się osobami, czy towarzysząc, właśnie dbamy o te 12 tygodni, tak szczególnie, tak, o kobietę w ciąży. I teraz, jakie to mogą być te czynniki? To mogą być różnego rodzaju drobnoustroje, wirusy, bakterie, pierwotniaki. To mogą być leki różnego rodzaju. Jeszcze może przy tych wirusach, przy tych drobnoustrojach. My oczywiście wiemy, że nie tyle musimy się bać właśnie różnych drobnoustrojów, co po prostu warto dbać o odporność i o tym będzie, tak? Jeśli chodzi o leki, mamy różne leki, czasami no, są takie sytuacje, że są konieczne, natomiast też na przykład kiedy to OTC, czyli bez recepty, warto się zastanowić, czy właśnie rzeczywiście warto je brać. I tu mamy też klasę leków. Powiem, że ta A jest najbezpieczniejsza, B już mniej, a te później dalej są takie niewiadomego pochodzenia. I też przyjmując leki, warto dopytać, z jakiej to grupy będzie lek, tak? Albo po prostu... Czyli lepiej, Aniu, jeśli jakiekolwiek choroby, to warto zadbać o siebie przed ciążą. Właśnie, tak. Aby naturalnie się ich po prostu pozbyć. Dokładnie, bo to jest cały czas, to są te czynniki teratogenne. Na przykład takim znamiennym to był talidomid, pamiętamy. Pamiętacie te dzieci po prostu bez kończyn, prawda? Nick Wójcic na przykład jest przykładem tego. Dokładnie. Właśnie my chcemy zrobić wszystko poprzez te kluby zdrowego życia i poprzez tą świadomość, żeby po prostu wyleczyć się wcześniej, bo wiele chorób dzisiaj już wiemy, że jest wyleczalne, kwestia know-how. I dokładnie tak jak Darku, dziękuję, że powiedziałeś, po prostu możemy być od tego wolni. Kolejną rzeczą są używki i substancje psychoaktywne. To tutaj też myślę rozumiemy, nawet ta przysłowiowa jedna kawa czy dwie dziennie. Jeśli można na przykład napić się chlorofilu, no to po co w ten sposób, tak? Czy na przykład inne substancje psychoaktywne. Trzeba być tu bardzo uważnym. Czynniki chemiczne. One są wszędzie. Są w kosmetykach, na przykład w farbie do włosów, no, w warunkach pracy. I teraz to też jest ważne, aby właśnie na to zwrócić uwagę, jeśli chodzi o szczególnie o rtęć, o ołów, kadm i miedź.
Miedź na przykład to też jest w środkach antykoncepcyjnych, jeśli chodzi o wkładki, a my też mówiliśmy poprzednim razem o oczyszczaniu poprzez dietę, poprzez suplementy, ale też oczyszczaniu z fizycznych elementów, które są w naszym ciele, tak? Więc to też jest ważne. I też uwaga, promieniowanie jonizujące, mam tu na myśli szczególnie aparaturę, na przykład promieniowanie rentgenowskie, ale też inne, czy w pracy, czy właśnie jeśli chodzi o badania, żeby zawsze o tym informować i się dopytywać, czy coś jest dla mnie bezpieczne, tak? Bo potem konsekwencje tego są przykre, no to są właśnie straty poronienia, to są zniekształcenia, które tu możemy zobaczyć na tej właśnie planszy obok. To są wszelkiego rodzaju choroby, które później właśnie po porodzie się ujawniają, a nawet czasami już w ciąży. To są też ciąże ektopowe, tu jak poprzedni slajd właśnie był, na przykład obecność tej wkładki zupełnie zmienia śluzówkę i później jest kłopot dla takiej, właśnie dla tej zygoty, żeby się zagnieździć prawidłowo i ona się zagnieża na przykład w jajowodzie, w takich różnych nietypowych miejscach i wtedy też efektem jest poronienie, tak? To są różnego rodzaju patologie położnicze i też konsekwencją może być wcześniactwo. To tak zaznaczę, ale to też jest no, poważna sprawa, że robimy wszystko, żeby dziecko urodziło się o czasie, żeby się urodziło o czasie. I może przejdźmy dalej. Zobaczcie, też... ile jest teraz właśnie tych różnych takich trudnych przypadków, a okazuje się, że tak naprawdę właśnie wystarczy zadbać o siebie przed ciążą i w trakcie ciąży no, wiedzieć, zwłaszcza w tych 12 pierwszych tygodniach, czego unikać i można naprawdę wiele rzeczy przykrych po prostu właśnie uniknąć, nie? Także super, Aniu, że o tym mówisz. No jeszcze mówimy, to jest dopiero początek, jest tego więcej. Tak, bo tu mówimy o unikaniu, a przejdziemy co zrobić, żeby poprawić, tak, żeby zaprogramować to zdrowie. Tak jak poprzednim razem mówiliśmy na przykład o tym, że poprzez dietę, dietę możemy po prostu modyfikować geny, więc dokładnie mamy tu wiele do zrobienia. Tak, i będziemy o tym za chwilę mówić. Tu jeszcze pokażę, to jest taki poglądowy przykład kalendarza badań diagnostycznych. To ministerstwo reguluje właśnie co, gdzie, kiedy, jak. I tym się za bardzo nie musimy przejmować. Chodzi o, bo to osoba, która będzie prowadziła, czy to będzie lekarz, czy to będzie położna, po prostu będzie nam o tym przypominała, mówiła. Natomiast warto wiedzieć, że to chodzi o wyniki, o badania krwi, o badania moczu, o badania przeciwciał. Czasami możemy mieć jakieś posiewy, na przykład moczu czy inne i one po prostu mogą się pojawiać bądź nie, znaczy powtarzać, tak? Że w ciąży możecie sobie zrobić print screena tego ekranu, żeby mniej więcej wiedzieć, czego można się spodziewać, nie? Jasne. O, Patrycja tu mówi, że bardzo ważne informacje, u nich 21 tydzień właśnie. Aha, wow, to gratulacje, tak. To już pewnie czujesz ruchy. Tak, i pewnie nie tylko ty, tata też, więc gratulacje. Tutaj mamy też przykład USG i Doppler. Doppler wtedy na przykład mówiliśmy o tym, że ciąża może być mnoga, czyli na przykład bliźniaki i wtedy zwykle właśnie też lekarz zaleca wykonanie USG Dopplera. Chodzi o przepływ przez naczynia i przez narządy. Tutaj widać właśnie taki kolor na monitorze. Teraz tak, jeśli moglibyśmy zrobić oddzielny webinar, jeśli chodzi o fizjologiczne zmiany ustrojowe w ciąży, bo jest ich mnóstwo, ale działamy na wyobraźnię i tutaj mamy ten stan początkowy, tu jest akurat 4 tydzień, kiedy wszystko dzieje się dokładnie w zaciszu matczynego łona, jak ktoś ładnie powiedział i później to dziecko po prostu rośnie, tak? I teraz po prostu od samego początku, kiedy następuje właśnie poczęcie, mamy taki taniec hormonów i ten taniec hormonów na linii przysadka, podwzgórze, później inne narządy do gonad i zawiaduje na całe ciało. Współpracuje również z układem nerwowym, to wpływa na układ rozrodczy, na serce, układ krążenia. Układ hemostatyczny, czyli mamy tu stricte na myśli właśnie krew
i tak i wszystko to, co związane jest z krwią, to również skóra, czyli też taki duży narząd, to również układ oddechowy, pokarmowy, metabolizm wydalniczy i ruchu. Kostny mięśni. Wszystko się po prostu zmienia, kompletnie nowy człowiek wewnątrz na zewnątrz. Dokładnie tak, właśnie i tu następuje, i te procesy następują tak szybko. W ogóle mówi się, że ten okres takiej ciąży to jest to po prostu największe zmiany i przede wszystkim właśnie dla dziecka, że to jest taki że wtedy najintensywniejsze zachodzą zmiany i najbardziej takie radykalne, tak? Więc i to skutkuje w ogóle zmianami psychologicznymi, o których też trzeba wiedzieć. Ja może, żeby nie rozgadywać się na temat wszystkiego dla uzmysłowienia, skupię się na układzie rozrodczym i na przykład właśnie na macicy, bo tutaj jest macica, to jest mięsień. I proszę wyobraźcie sobie, że ona początkowo jest, przypomina gruszkę, dosłownie gruszkę, owoc i waży około 70 gram. Natomiast wiemy, jaka może być waga dziecka. 2 kilo, 2,5, 3, a nawet 5, nawet 6. I ta macica, ona się powiększa do takich rozmiarów, tak? Więc jakie muszą zajść procesy w organizmie, żeby tak się zadziało? Ile organizm potrzebuje dodatkowych składników odżywczych, no wszelakich, żeby tak było? Tu mamy też pokazane no, piersi kobiece. One są bardzo istotne, bo się przygotowują do karmienia tak samo. Po prostu od momentu, kiedy mamy maleńkiego człowieczka, wszystko, tak jak wszystko tutaj te układy zmieniają się właśnie dla dziecka, dla mamy, dokładnie tak samo jeśli chodzi o przygotowanie do laktacji i tu właśnie możemy zobaczyć. I to też proszę spójrzcie, że jak bardzo zmienia się też, na przykład tu mamy duże dziecko, jak bardzo się zmienia układ narządów wewnętrznych. Jelita są poprzesuwane, mamy wątrobę, płuca, tak? I to później wpływa właśnie na układ pokarmowy, na metabolizm, na mocz. Mamy na przykład bardzo częste mikcje, tak? Co 10 minut trzeba iść do toalety, więc no, dużo tego jest. Jeszcze może jeśli chodzi o układ kostny i mięśniowy, też trzeba uważać, bo rozluźniają się więzadła, zmienia się punkt ciężkości i to też jest bardzo istotne właśnie na przykład, kiedy dotychczas podejmowaliśmy jakąś tam aktywność fizyczną, więc też trzeba się dostosować, po prostu trzeba być świadomym też siebie, tak? I właśnie dobrze jeszcze wiedzieć tutaj, to jest tylko taka zachęta do tego, żeby szukać informacji dalej, że to wszystko jest ważne. I też właśnie te zmiany psychologiczne, jeśli chodzi o, tutaj też apeluję do panów, do otoczenia, że no, to jest po prostu tak radykalna zmiana, zresztą dla taty dziecka również. I ta wyrozumiałość wzajemna, to takie właśnie towarzyszenie, te relacje nastawione właśnie na zrozumienie, one są bardzo istotne. Tak, czyli tak jak właśnie napisałem, słuchajcie, trzeba dbać i dbać przede wszystkim o mamę, nawet bardziej niż o dziecko, bo dziecko to o siebie zadba, jak mama zadba o siebie. Tak, i wiesz co, Darku, tutaj i Państwo też świetnie to powiedziałeś, to tak, może to nie... Powiem tak, jak ja sama usłyszałam i to od jeszcze nauczyciela swojego, który właśnie mówił, że dziecko to jest taki wyrafinowany pasożyt, że mama może, że po prostu zabierze od mamy wszystko, co najlepsze, tak? I dokładnie tutaj trzeba szczególnie zadbać o mamę, bo dziecko z mamy po prostu zabierze wszystko, co najlepsze, więc żeby i mama miała dobrze i dziecko, to trzeba zadbać. Okej. Okay. I tu właśnie zachęcamy, tak, do tego, żeby po prostu przyjrzeć się, jak to dziecko rozwija się. Cuda wokół nas. Niektórzy mówią, nie wierzę w nie, ale one się zadziewają po prostu każdego dnia różne. I tak samo jeśli chodzi o rozwój dziecka. Oczywiście żyjemy w czasach aplikacji, smartfonów, więc pewnie najbardziej odpowiednie będą takie na telefon. Ich jest bardzo dużo. Tu są dwie przykładowe, tak? Hi Mami i Life in the Womb. Anglojęzyczne, przyznam, że polskie też są, ale jakoś mi bardziej odpowiadały te anglosób, ale być może też komuś będą polskojęzyczne odpowiadały. I też takim sztandarowym przykładem to są dwie książki. Jestem od poczęcia, Pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia. To jest taki popularno-naukowy, właśnie napisany przez pana profesora Fijałkowskiego, w
którego szkole rodzenia między innymi właśnie miałam przyjemność się szkolić, jest po prostu genialny, ma fabułę, ma piękne ilustracje i tydzień po tygodniu właśnie można towarzyszyć dziecku, to jest świetne doświadczenie i też uzupełnia to pani profesor Kornac-Biela, tutaj mówi dużo o komunikacji na przykład z dzieckiem prenatalnym i dużo takich ciekawych wskazówek daje w tym kontekście właśnie takiego psychologii prenatalnej czy psychologii prokreacyjnej, bo ona jest pedagogiem i psychologiem. Profesor Fijałkowski był ginekologiem położnikiem, więc... I teraz właśnie ta komunikacja z dzieckiem. Teraz już pewnie to jest częstsze, natomiast od samego początku. Ja nie pamiętam, czy powiedziałam w końcu, że będąc przy rozwoju dziecka, chyba nie, że już w 20 dniu życia dziecka mamy rozwinięty na te możliwości, jakie są u takiego mikroskopijnego dziecka, układ nerwowy, tak, mózg oraz bijące serduszko od 21 dnia i mówi się właśnie, że po prostu od początku budujemy relacje z dzieckiem, że to od początku wpływa, że jest ten imprinting, czyli wszystko jakby dziecko zapamiętuje, że to gdzieś jest w nas, ten świat wewnętrzny i to jest takie ważne właśnie, żeby przede wszystkim mieć kontakt ze sobą wzajemnie, jeszcze na etapie przygotowania ciąży, tam mówiliśmy, kończyliśmy slajdem właśnie o bliskości i dlatego, że ta bliskość właśnie pary, ona się przenosi też na bliskość z dzieckiem i tu jest bardzo ważne też, o ile dziecko rozwija się w kobiecie, o tyle bardzo istotne, żeby właśnie też tacie umożliwić, zachęcać właśnie ten kontakt z dzieckiem i wzajemnie budować go, tak, bo dziecko mówi się, że od poczęcia czuje, uczy się i dąży do kontaktu ze światem, od poczęcia, tak? I właśnie to też ważne, że wpływ emocji mamy, one bardzo rzutują na dziecko, bo to jest sytuacja hormonalna, tak? Są negatywne, jest ta ścieżka stresowa i to wpływa dziecko momentalnie, mamy przecież, co prawda są rozdzielne układy krążenia, natomiast wszystko od mamy idzie do dziecka i dziecko tak samo na poziomie tym chemicznym odczuwa. Mamy coś takiego jak pamięć prenatalną i tutaj zachęcam właśnie do tych pierwszych rozmów, do czytania od początku dzieciom bajek, do snucia opowieści, do rozmów, a potem do komunikacji przez słów, przez dotyk, nawet tu jest takie określenie haptonomii, tak, czyli właśnie tej komunikacji przez dotyk, przez masaż, czyli to często tata, tak, jako że jest w tej bliskości z mamą, może tego dokonać. I to też taka mała uwaga, żeby zawsze pytać, jeśli jesteśmy obcymi osobami, to żeby pytać tak, czy można mamę dotknąć, jeśli chcemy, bo mamy tego nie lubią, z doświadczenia też własnego wiem. Też tutaj może coś takie nową, bo nam się kojarzy prowadzenie ciąży z prowadzeniem przez lekarza. Natomiast od 2017 roku, od 1 stycznia, też położne są położne, które na NFZ, czyli mają tą usługę refundowaną dla kobiet, mogą prowadzić taką ciążę, bo w ogóle tak jest, że położna jest specjalistą od fizjologicznej ciąży, od fizjologicznego porodu i też towarzyszy kobiecie od poczęcia, można powiedzieć, po kres życia kobiecie, tak? Ale jednocześnie też zajmuje się dzieckiem. I tutaj właśnie kilka informacji. Dwie. Położna jako prowadząca ciążę i położna środowiskowa jako osoba, która może, jeśli na przykład chodzimy do lekarza, który prowadzi ciążę, to możemy dodatkowo, to też jest refundowane na fundusz, oczywiście są też położne, które prywatnie świadczą takie usługi, to właśnie na fundusz dobrze wiedzieć, że od 21 do 31 tygodnia ciąży mamy możliwość pójść raz w tygodniu, czy nawet położna do nas i od 32 tygodnia ciąży do porodu, to wtedy dwa razy w tygodniu mamy możliwość takiej wizyty i potem po urodzeniu dziecka do drugiego miesiąca życia 6 wizyt, to też jest na fundusz, jeśli chodzi o dziecko, jeśli chodzi o kobietę, to do 42 dnia po porodzie, tak? Czyli w połogu, kiedy kobieta jest. I teraz jeszcze wracając do tego prowadzenia ciąży przez położną, dlaczego to jest ważne? Bo położna jest po prostu specjalistką i może przeprowadzać badania, może rozpoznawać ciąże, zakładać kartę ciąży, dokładnie tak wszystko jak lekarz, pobiera materiał do badań, zleca je, analizuje wyniki,
wykonuje różne badania, to też KTG, czyli chodzi o czynność serca dziecka i o czynność skurczową macicy. Wykonuje też USG, są kursy dla położnych, jeśli chodzi o USG. No, monitoruje w ogóle ogólny stan zdrowia, czyli badania fizykalne i tak dalej. Zapewnia ciągłość opieki i wsparcie, jeśli chodzi o rozwój dziecka, jeśli chodzi o zdrowy styl życia i dieta, i suplementacja, i ruch, to odsyłam też właśnie do tego pierwszego naszego webinaru. To jest też diagnoza i ćwiczenie mięśni na miednicy, które są bardzo istotne na tym etapie właśnie przedkoncepcyjnym, teraz na etapie ciąży i też później porodu i połogu. Przygotowuje też krocze do porodu, to też jest bardzo ważne i to taki temat też będzie, taki temat jest w ramach właśnie przygotowania do porodu. To jest też fakt, że to położne prowadzą szkołę rodzenia, pomagają też w wyborze osoby towarzyszącej w porodzie i też podpowiadają właśnie, jakie zadania są tej osoby. To może być coach, to może być właśnie tata dziecka jako coach, to może być inna osoba, którą wybierze rodząca. Pomaga też w planie porodu. Plan porodu, warto tutaj dodać, że to jest dokument, on jest respektowany tak i uwzględniany właśnie w porodzie. To jest też wybór sposobu i miejsca porodu, a przede wszystkim jako kobieta, chociaż są też położni, to też właśnie tu takie przekazanie i wsparcie kobiety w tych możliwościach własnego ciała. Także, że po prostu wiele nasze ciało i my jesteśmy w stanie zrobić. Też jeśli chodzi o monitorowanie stanu dziecka, to tutaj taka bardzo ważna rzecz, liczenie ruchów. Je można już liczyć i czasem można mieć zlecone właśnie liczenie ich od 23 tygodnia do 26 tygodnia ciąży. Są różne zasady i po prostu warto wiedzieć. Następnie może tata też osłuchiwać pracę serca dziecka, to też jest monitorowanie stanu dziecka. Kiedy coś właśnie, kiedy ruchy nie jest tyle ruchów, ile są różne modele, jak się liczy te ruchy, kiedy coś jest nie tak, wtedy właśnie osoba prowadząca zleca kolejne testy, to może być test niestresowy, test stresowy, to może być profil biofizyczny i też badanie dopplerowskie, o którym było wcześniej mowa, właśnie tętnicy mamy bądź pępowinowej dziecka, to też jest KTG, to też jest USG. I to też jest udetką badanie, czyli takie głośne tony uderzenia serca dziecka. I tu na zdjęciu mamy telemedyczne rozwiązanie KTG, osoby, które właśnie mają swoją praktykę, czy też w przychodniach wypożyczają dla rodziców taki zestaw i wtedy telemedycznie można ocenić po prostu stan i KTG. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Też jeśli chodzi w ogóle o monitorowanie, tam było o dziecku, teraz mamy mamę i dziecka, to dodatkowo tutaj dochodzi jeszcze wywiad, dochodzą dodatkowe dalsze badania, no jest badana cała kobieta, szczególnie z uwzględnieniem stanu skóry, gruczołów piersiowych, też kończyny dolne, dochodzi nam o układ żylny też, tak, o też sercowo właśnie naczyniowy. To też jest badanie poprzez chwyty Leopolda, badanie fizykalne, wewnętrzne, to może być też amnioskopia, czyli oglądanie pęcherza, to wszelakiego rodzaju badania laboratoryjne. Tutaj też tak tylko zaznaczę, ciąża zaawansowana i to też widzimy na zdjęciu, czyli taka, która nam już mówi o tym przygotowaniu do porodu, to jest też ważne, bo na każdym etapie, w zasadzie każdy trymestr, a właściwie nawet każdy tydzień przynosi jakieś nowości, bo my się rozwijamy, dziecko się rozwija, nasz organizm różnie reaguje i tydzień temu mogło być inaczej, w następnym inaczej, w kolejnym jeszcze. Natomiast kiedy ta ciąża jest zaawansowana i zbliżamy się do finiszu, to wtedy no to zaczyna być trochę pod górę. Ważne jest samopoczucie i zmiany, ciągłe doliczenie ruchów. Trzeba zwracać uwagę na przykład na krwawienia z dróg rodnych ewentualne, czy nawet plamienia, na płynną wydzielinę, czyli sączenie się na przykład płynu owodniowego, na napięcie właśnie no brzucha, tak? Czy ból w podbrzuszu, to, bo co innego są skurcze, tak? Macica też ćwiczy do tych takich właściwych skurczy swoje umiejętności, ale to mogą być też jakieś niepokojące objawy, warto to też zaobserwować.
i też dolegliwości ze strony innych układów, obniża się macica, więc kształt brzucha się zmienia. Mogą też być bóle głowy, obrzęki, częste mikcje. Natomiast zaraz przejdziemy do tego zapobiegania, bo ta kondycja nasza zależy właśnie od wielu tych czynników, czyli od tego stylu życia, jaki prowadzimy. I teraz czy wszyscy dają radę, czy... Tak, więc styl życia. Tu ten slajd pewnie, jak ktoś był poprzednio, to zna. To jest clue. I tu proszę zobaczyć raz jeszcze, to warto, niech też się wdrukuje. Styl życia to jest aż 53%, środowisko fizyczne 21%, a ta opieka, bo przed chwilą mówiliśmy o tak naprawdę o opiece zdrowotnej, to jest tylko 10%, jeśli chodzi o czynniki, które mają adekwatny wpływ na nasze zdrowie, tak? Więc po prostu warto i przede wszystkim najpierw poćwiczyć ten mindset, czyli nastawienie, czyli tą pracę w umyśle, że to jest w moich rękach, że moje życie, moje zdrowie, nasze życie, nasze zdrowie, zdrowie naszego dziecka jest w naszych rękach i właśnie dbamy o środowisko, czyli otoczenie, o warunki pracy, snu, o sprzęty, powietrze, atmosferę emocjonalną i styl życia, czyli właśnie ten mindset, to nastawienie, to radzenie sobie ze stresem, czyli coping, aktywność fizyczną, dietę, odżywianie, suplementy, zdrowie prokreacyjne, czyli i higiena, to też bliskość, tak? I w ogóle... Właśnie my możemy bardzo dużo teraz, bo o tym będziemy teraz mówić, bardzo dużo zależy od nas. Tak naprawdę opieka zdrowotna, czy jakieś czynniki genetyczne, czy nawet to środowisko, w którym żyjemy, no bo wiadomo, ktoś jest w ciąży i nagle ma zmienić jakby całe środowisko, to może nie jest w stanie, ale zobaczcie, ponad połowa jakby tego, jak będzie przebiegała ta ciąża, jaki będzie ten finalny efekt, ponad połowa zależy od ciebie, jest w twoich rękach. I teraz właśnie chciałbym, żebyśmy się przestawili na to, że teraz już nie mówimy o tym, że natura, że takie ciało, albo taki lekarz, albo właśnie takie procedury. Nie. Teraz skupiamy się na tym, że to od ciebie będzie zależało, jak właśnie to będzie przebiegało dalej, bo ponad 50% zależy od ciebie. Slajd, który też bardzo lubię i który no, był czymś takim przyciągającym mnie właśnie też, jeśli chodzi o całą kampanię Żyj Świadomie, to ten człowiek w fazie budowy. I to, co wcześniej padło, że jeśli kiedykolwiek w ogóle człowiek jest no, po pierwsze budowany od początku, od samych fundamentów i bardzo intensywnie i po prostu tak jakby z niczego prawie, że to jest właśnie ten okres ciąży, tak? Okres prenatalny, że tutaj ten pierwszy obrazeczek to jest właśnie moment, kiedy plemniki wnikają w komórkę jajową, później te intensywne procesy namnażania, wzrostu, różnicowania, tak? Aż do takiego człowieczka, no z czegoś, musi z czegoś czerpać, tak? Czerpie z mamy, mama po prostu też właśnie musi, tak? Z tych najlepszych, no, z wszystkiego, co najlepsze, tak? I tutaj właśnie zdrowe odżywianie, czyli odżywianie i suplementacja. Tu też jeszcze tylko króciutko, ja o tym mówiłam, jeśli chodzi o epigenetykę, czyli to jest ważne, co my wkładamy tak naprawdę do tego talerza. Wiemy też, i to też będzie o tym mowa, badania pokazują, że nawet jeśli zadbamy super o talerz, to i tak jeszcze nie jest wszystko. I tutaj kilka słów właśnie woda, i zapotrzebowanie na płyny to jest 2,5 litra. Dobrze, jak większość to stanowi woda, przynajmniej 1,5 litra. Jeśli chodzi o składniki odżywcze, one też minimalnie wzrastają. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne, to w pierwszym trymestrze mówi się tak ogólnie, że to jest około 100 kalorii więcej, w drugim to jest około 300 kalorii więcej, a w kolejnym to jest około 500 kalorii więcej. Natomiast wszystko zależy od tego, jaka była do tej pory masa, od aktywności fizycznej w ciągu dnia. I to dobrze też jest korzystać z różnych aplikacji, kalkulatorów, które realnie będą każdego dnia po prostu nam wyliczać to zapotrzebowanie. I co jeszcze? I też ważna uwaga, bo czasem gdzieś taki mit jest, że jemy dla dwóch, a nie za dwóch. Tak, dla dwóch, czyli niewiele pod względem objętości na talerzu się nie zmieni, natomiast jakość znacznie powinna się zmienić. I tutaj taki poglądowy przykład, tak, również.
I teraz jeśli chodzi o przyrost masy ciała, to też mamy taki właśnie rysunek. Tu jest w odniesieniu do BMI, czyli kiedy na przykład osoba była z niedowagą, kiedy miała prawidłową masę bądź nadwagę i już taką dużą otyłość. Oczywiście my zachęcaliśmy do tego, żeby przed poczęciem osiągnąć jednak tą prawidłową masę ciała, bo tym bardziej, że wszelkie niedowagi, nadwagi, otyłości, one komplikują płodność. Natomiast tutaj jest po prostu jakby no pełni to rozrysowane i te przyrosty masy ciała tutaj mamy i jeśli chodzi o całkowity też przyrost masy ciała, jak on się mniej więcej kalkuluje, czyli to jest tak około ponad 10 kg więcej, ale proszę się nie martwić, bo obok mamy rysunek, o co chodzi z tym przyrostem, tak? Że to jest krew, która w większej ilości zaczyna krążyć w naszym organizmie, no bo teraz mamy dwa układy krążenia dziecka i swój, tak? I intensywne właśnie, intensywna praca tej budowy. To jest też właśnie wzrost płynów wewnątrz i zewnątrz komórkowych, masa macicy, która rośnie, płyn owodniowy dziecka, łożysko, gruczoły mleczne, zwiększa się tkanka tłuszczowa, tak? Czyli oczywiście dbamy o te przyrosty, natomiast też mamy świadomość, że... Drogie panie, rozprawiamy się z mitem o tym, że po prostu w ciąży wszystko mi wolno, mogę jeść ile chcę, co chcę, jakiekolwiek zachcianki, lody, fast foody i tak dalej, na cokolwiek mam ochotę, to sobie biorę, a mogę przytyć ile chcę, bo jestem w ciąży, wszystko mi wolno, prawda? Dokładnie, tak, właśnie nie. Że właśnie tym bardziej też pamiętając, mając z tyłu głowy te i 12 tygodni i później ten rysunek tych czynników różnych, tak, teratogeny szkodliwych, no cały czas to obowiązuje, że wybieramy najlepsze i w odpowiednich proporcjach, tak, po prostu trzymając się konkretnych zasad. Dziękuję, Darku. Też wiemy, że nawet jeśli zadbamy bardzo o talerz, to nie do końca i tak dostarczymy naszemu organizmowi, bo po prostu jeśli sięgniemy po badania i to takie w latach, które trwają, no to tendencja jest spadkowa, jeśli chodzi o zawartość składników odżywczych w pożywieniu. Z tego względu, że współcześnie rzadko się zdarzy tak, że mamy dostęp do takich naturalnych zupełnie środowisk, bo nawet jeśli my się staramy naturalnie, to i tak w powietrzu, w glebie, no nie stosujemy płodozmianu. Jest jak jest i tutaj ten rysunek nam bardzo tak pokazuje, na przykładzie czy brokułów, ziemniaków, szpinaku, bananów, jak to wygląda w procentach, jaki jest spadek pomiędzy 85 a 2002, a my już jesteśmy w 2020. Tu są też takie, to słynne postaci w świecie i też w Polsce, profesor na przykład Ożarowski, ale jest ich bardzo wiele, jest ich wielu, tak, którzy właśnie o tej suplementacji prowadzili badania różnego typu, mówili, zachęcali i apelowali. I mamy też dwojakiego rodzaju suplementy. Mamy suplementy chemiczne, które tak samo jak leki, po prostu są zasady, tak? Tak? Po pierwsze leki, tu proszę zobaczcie, jeśli chodzi o fakty, ja ten slajd powtórzyłam, że do XIX wieku mieliśmy po prostu chemiczne, znaczy naturalne leki, natomiast po już chemiczne, z tendencją do chemicznych, więc jeśli chodzi o losy w ogóle leków w organizmie i tak samo chemicznych suplementów, to my do końca nie wiemy, jaka właśnie jest ich farmakokinetyka, farmakodynamika. Mamy jakieś przypuszczenia, ale później, no i badania, które gdzieś tam do tego prowadzą, natomiast to nie jest 100%. Jeśli chodzi zaś o suplementy naturalne, to są adaptogeny, tak? To, co pochodzi z natury, organizm wie, jeśli czegoś potrzebuje, odrzuci, jeśli nie, co z tym zrobić, przemienić. I dodatkowo właśnie też jest ważne, kiedy to są dobre suplementy, kiedy na przykład są z upraw tych endemicznych, czyli tam, gdzie faktycznie dane warzywo, czy owoc, czy zioło ma miejsce bytowania, a nie po prostu, że jest pędzone w szklarni, tak? Więc to jest właśnie ważne i ważne też jest w suplementach, że mają to kompletne tło biologiczne. Znaczy, że są substancjami kompletnymi właśnie z tłem, czyli nie jakiś taki pojedynczy ekstrakt, tylko całość, bo wtedy jest łatwo przyswajalny. Tu dodam jeszcze, że do suplementów również zaliczamy właśnie te, które wpływają na mikrobiotę i mam tu na myśli zarówno
probiotyczne, czyli gotowe mikroorganizmy, te dobre, które budują, tu mamy kilka pokazanych otworów ciała i kilka właśnie tych mikrobiot, czyli mikrośrodowiska pod względem drobnoustrojów tych działających na naszą korzyść. Natomiast mamy też coś takiego jak prebiotyki, czyli te składniki odżywcze bądź suplementy, które właśnie budują nam, tak, tą mikrobiotę. I teraz, jeśli chodzi o suplementy, to mamy zalecenia polskiego typu. Tu mamy teraz tak, mówiłaś, Aniu, właśnie o tych suplementach i mówiłaś też właśnie o tych sztucznych, chemicznych i naturalnych. I jak ja kojarzę, jak kobieta jest w ciąży, idzie tam do lekarza czy gdzieś tak na badanie, od razu po prostu cała masa. Pani bierze to, pani bierze to, pani bierze to, pani bierze to, pani bierze to. No i teraz oczywiście, no można kupić sobie tutaj, wypisałaś te wszystkie zalecenia, tak? Można sobie iść do apteki, nabyć sobie te wszystkie produkty i pamiętam, moja żona też jeszcze w pierwszej ciąży dawno temu, to po prostu wiecie, i te wszystkie żelaza, i te witaminy, i to niedobre, i te tablety wielkie i tak dalej. I ta tak naprawdę chemia, którą ty mówiłaś, żeby jednak unikać, więc właśnie jak to wszystko się ma w trakcie ciąży, te suplementy i te zalecenia do stanu faktycznego? No właśnie, więc po prostu też to też mnie właśnie tutaj zachwyciło, tak, jeśli chodzi o Duo Life, że jest antidotum, tak, czyli nie musimy brać tych takich sztucznych, chemicznych preparatów, które niejednokrotnie nawet alergię wywołują. Ja mogę powiedzieć, że na przykład w ciąży nie było żadnego preparatu, który by na przykład mi pomógł, bo po prostu miałam uczulenie, tak, i takie komplikacje duże. Więc też przygotowałam kolejny właśnie slajd, tak, jeśli chodzi o naturalne suplementy, bo mamy również rekomendacje Rady Naukowej, tak? W Radzie Naukowej Duo Life mamy wysokiej klasy specjalistów i to jest to też, co mnie bardzo przyciągnęło tutaj i to z różnych specjalności. Dwójka jest łącznie z profesorem właśnie Solskim z Lublina właśnie, z Uniwersytetu Medycznego, co dodatkowo dla mnie było ważnym argumentem. I te wymienione wcześniej suplementy w ogóle w dawkach takich jak trzeba i tutaj jeśli chodzi właśnie o te adaptogeny, które organizm sobie sam przyswaja tak jak chce, mamy właśnie w preparatach. I tu wracając na przykład, jeśli chodzi no takim ważnym, bardzo ważnym, bo mówi się, że trzeba suplementować kwas foliowy jeszcze w tym okresie przedkoncepcyjnym, minimum 6 tygodni przed ciążą, a koniecznie w ciąży, to w preparacie My Blood jest po prostu B9, to jest właśnie kwas foliowy. To jest również żelazo, to jest jod. Ja zachęcam, po prostu dla mnie każdy preparat jest wyjątkowy, ale w ogóle My Blood to uważam, że to jest hit hitów. I tutaj ta dawka, taka normalna dawka, czyli niezwiększona w ciąży, jest jak najbardziej prawidłowa, chyba że mamy na przykład anemię czy jakieś inne właśnie konieczność zażywania na przykład zwiększonej dawki czy jodu, czy jeśli chodzi o kwas foliowy, to wtedy możemy tutaj zwiększyć dawkę. Takim kolejnym to jest chlorofil, ma magnez, wcześniej mieliśmy suplementację magnezu i też jeszcze raz żelaza. Mamy tutaj po prostu właśnie to, co najlepsze, dodatkowo chlorofil dotlenia nam dziecko, nas, możemy pić zamiast kawy, ważne, żeby w ciągu dnia pobudza, oczyszcza krew, tak, zielona krew, o tym się mówi. To jest również też hit, jeśli chodzi o zestaw 13 olejów i tutaj mamy wzbogacony ten olej dodatkowo witaminą D3, ale naturalnego pochodzenia roślinnego, tak samo witaminą K2, to MK7 w ogóle, to jest ciekawe, ja o tym zapomniałam powiedzieć w poprzednim webinarze, bo to jest ta witamina, ona bierze się z fermentowanej soi i w ogóle być może Państwo się orientujecie, że Japonki słyną z ogromnej witalności, niemalże długowieczności, w ogóle Japończycy i kobiety japońskie nie przechodzą menopauzy, tak, że ona prawie jest nieodczuwalna, to właśnie za sprawą tego K2 MK7, tak, czyli tak,
to w ogóle jest ważne, plus to połączenie, ta złota proporcja kwasów omega-3, DHA, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, więc to jest też tutaj, to co w poprzednim slajdzie było, tylko mamy naturalny odpowiednik. I jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o rekomendacje Rady Naukowej, to właśnie rekomenduje się DuoLife dzień-noc, do tego kolagen. Dzień-noc też zawierają zestaw odpowiednich mikroelementów, rozróżniając metabolizm dzienny i nocny. Dodatkowo jest to kolagen. Kolagen wiemy, że to jest bardzo niezbędne białko. W ogóle stanowi około 30% białka w naszym ciele. Jest we wszystkich takich miękkich tkankach i narządach. Mówi się, że stanowi rusztowanie. I że jest klejem. Kola to znaczy klej, tak? Dodatkowo w tym kolagenie, które jest tutaj proponowane, mamy pocięte aminokwasy, hydrolizaty i przez to to białko jest bardzo łatwe do przyswojenia przez nas organizm. A w ciąży właśnie te ogromne zmiany, szczególnie tego białka i właśnie kolagenu, znaczy my i dziecko potrzebujemy. I tutaj też uzupełnieniem jest prostik, i tutaj w zwiększonej dawce właśnie do 5 kapsułek. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o preparaty, to tutaj te rekomendowane właśnie w ciąży. A, jeszcze jedna rzecz i to zdarzyło mi się, że kilka osób mnie zapytało, bo na opakowaniach jest napisane, że nie dla właśnie kobiet w ciąży i kobiet karmiących, a bierze się to z wymogów prawnych, bo jeśli suplement, bo te wymogi prawne, one dotyczą suplementów wszystkich, w tym chemicznych. My wiemy, że naturalne suplementy to jest po prostu tak, jakby jeść wysokiej jakości właśnie owoce, warzywa, tak, w różnej postaci i dlatego prawo, żeby dać informację o tym, co właśnie z ciążą, to co w karmieniu, wymagałoby tam dodatkowych działań, tak. Natomiast tutaj mamy właśnie, to są bezpieczne preparaty, bo są w pełni naturalne i jak najbardziej są rekomendowane. Tak, potwierdzam. Słuchajcie, moja żona będąc w ciąży brała wszystkie te preparaty, no my blood nie było wtedy, więc zwiększone dawki tego chlorofilu, naprawdę słuchajcie, ciąża po prostu idealna, miała 36 lat. I no ginekolog po prostu powiedział, że naprawdę jemu marzy się, żeby on miał same takie ciąże. Także to prawda, że zdrowe mamy rodzą zdrowe dzieci. Tak, dokładnie. I tu mamy też jeszcze inne preparaty, które na przykład w różnych sytuacjach można zastosować i to są właśnie cały czas adaptogeny bezpieczne, stuprocentowo naturalne. Do niedawna kapsułki jeszcze tam nie były naturalne, teraz te kapsułki też są właśnie z naturalnej celulozy, co mnie zaskoczyło bardzo. I mamy na przykład Borelis Pro, to jest taki naturalny antybiotyk i po prostu jest genialny i można tutaj historię w ogóle znaleźć mnóstwo. Ja też na przykład mam i Darek, czy wiele z nas ma właśnie swoich, jeśli chodzi o działań promigren, czyli wszelkie sytuacje bólowe, prorelaksin, poprawia nastrój, funkcjonowanie układu hormonalnego w sposób taki dyskretny, budując cały organizm nasz, tak? To jest również proszugar, bardzo niesamowity, bo wiele kobiet właśnie ma zaburzony ten metabolizm cukru. Jeszcze dwa słowa, ja o tym powiem później. To jest też na przykład płynny aloes, to jest też jeśli chodzi o na przykład włosy, bo czasami martwimy się tym, czy włosy nam nie będą wypadać, kiedy dziecko będzie te najlepsze składniki od nas zabierało, to kiedy my dostarczymy tego, co potrzeba, nie ma takiej obawy, dodatkowo właśnie jest ten keratin hair complex i to jest niesamowite, że to jest płynna keratyna w ogóle do picia. Oprócz tego to jest marka parasolowa, więc można też szampon i odżywka, ale to właśnie wewnątrz. No i hit witamina C, tak, płynna, taka jak występuje w przyrodzie i tutaj przy jakichś infekcjach również jak Borelis Pro, czy też włączeniu właśnie kolagen ma właściwie tam też witaminę C, ale no na różne sposoby naprawdę zastosowań jest wiele i tu mamy wymienione właśnie jakie są formuły, tak, i co jeszcze z takich naturalnych preparatów jest.
I też właśnie ten styl życia, to wracamy i w kilku słowach do aktywności, od umysłowej rozpoczynając, czyli ten mindset, czyli to ustawienie umysłu, ten optymizm, naprawdę badań jest wiele, marzy mi się w ogóle, żeby choćby jeden na przykład taki webinar zrobić na temat w ogóle właśnie tego mindsetu, czy psychologii pozytywnej, jak to wpływa na zdrowie, po prostu wiecie Państwo, to jest coś niesamowitego, ale my właśnie mamy tak wiele sposobów, to jest cały ten styl życia, to są te cegiełki, które budują nasze zdrowie i to nie jest tak, że to jest, to o tym mówi też strategia 5S, że my po prostu zastosujemy tylko suplementy, albo zastosujemy na przykład tylko dietę, albo tylko aktywność fizyczną, nie, właśnie budujemy całość poprzez te różne działania, czyli aktywności. I tu fizycznej ja właśnie cokolwiek podpowiedziałam. Właściwie jedną rzecz chcę szczególnie uzmysłowić, bo to jest temat rzeka, że mówi się, żeby właśnie w ciąży nie rozpoczynać nowych aktywności, tylko kontynuować te, które były, ewentualnie delikatnie wprowadzać po prostu właśnie jakieś nowe. Też jeśli chodzi o turystykę, żeby też być ostrożnym, tak, i w odniesieniu do właśnie możliwości, czy też na przykład bezpieczna jazda, tak, są szczególne pasy, żeby mieć na względzie i też tematy eksplorować, tak, o co chodzi, jak można bardziej zadbać, to też jest higiena, to też ciała, tak, właśnie o higienie ciała na przykład mówiłam w tym poprzednim webinarze i też zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie te sfery intymne, to też jest higiena snu, higiena pracy, ale to też ubiór i tutaj też no wiemy, jeśli chodzi o kobiety w ciąży, szczególnie zaleca się właśnie, żeby to były naturalne tkaniny, tak, i też zwłaszcza bieliznę nieuciskające i też obuwie, oczywiście mamy hardkorowe mamy w szpilkach i to całkiem niezłych, natomiast oczywiście tu każdy wybiera tak, jak każdy decyduje sam, tak? No z taką mądrością, jaką ma. Też jeśli chodzi właśnie o układ pokarmowy, warto jeszcze, że on się, zaznaczyć, że on się zaczyna w jamie ustnej, czyli mamy zęby, stan uzębienia jest bardzo istotny, warto korzystać właśnie z dentysty, bądź tego, co też Duolife proponuje, na przykład pasty, które szczególnie dbają, bo wiele na przykład niewyleczonych infekcji w jamie ustnej później rzutuje również na zdrowie dziecka, na zdrowie naszego ciała. Czyli to w ogóle, tak jak widzę, warto przejść nie tylko właśnie z odżywianiem, ale ogólnie z całą higieną ciała na jakby naturalne rzeczy we wszystkim. Tak. Tak, dokładnie, właśnie tak, to jak mieliśmy też w temacie, że naturalnie, tak, to jest po prostu tak, naturalnie wtedy mamy większe szanse, po prostu podbijamy te wszystkie czynniki stylu życia. Jeśli chodzi o układ pokarmowy, jego koniec to jest również odbytnica i na przykład są tendencje właśnie do zaparć, do zatrzymywania właśnie wypróżnień, to są też konsekwencje właśnie w hemoroidach, czyli guzkach krwawiczych i tutaj też właśnie zespół tych wszystkich czynników plus preparaty, można to przezwyciężyć. To w kilku słowach jeszcze o układzie moczowym, często zdarzają się właśnie infekcje nawracające w dodatku, więc tutaj ta witamina C, Borelis Pro, rewelacja. Jeśli chodzi o drogi rodne, czyli właśnie probiotyki, prebiotyki, higiena, też właśnie bliskość małżeńska, czyli no po prostu współżycie, to tutaj też nie ma jakichś konkretnych obostrzeń, chyba że po prostu lekarz zaleci czy położna inaczej, bo tak wszystko zależy od stanu tego położniczego. I jeszcze tutaj bym też dodała, że w ogóle jakby współżycie też przygotowuje właśnie nie tylko do porodu, ale też jakby umacnia tą sytuację immunologiczną w ciele kobiety. Tak? To jest ciekawy temat, ja tylko zaznaczę, ale też no, coś niesamowitego. Też jeśli chodzi o używki, substancje psychoaktywne, leki, to już wcześniej cokolwiek powiedziałam. I też mamy różne dolegliwości, które są właśnie związane z ciążą. I tutaj je wypisałam, natomiast jeszcze raz powrócę do tego właśnie, co mówiliśmy wcześniej, że my zapobiegamy. I teraz jeśli my włączymy i te 5S-ów, czyli w ogóle cały ten styl życia i te różne cegiełki dobudujemy, to mamy po prostu większe szanse, że pewnych dolegliwości w ogóle nawet nie będzie, tak? Albo dodatkowo mamy tutaj konkretne strategie,
jak temu przezwyciężać. No czasami niektórym nie będzie, no czasami niektóre, tak jak na przykład częste mikcje, które wynikają właśnie z ucisku na pęcherz, no to też jest tak, że wtedy będziemy musieli mindsetem je przezwyciężyć, czyli po prostu popracować, bo to mówi się tak, że jeśli czegoś nie możemy de facto zmienić, faktycznie nie możemy zmienić, to możemy zmienić podejście do tego, tak? I to jest właśnie to, ta praca z nastawieniem. Duszność omdlenia, mamy tutaj chlorofil, żylaki, my blood i kolagen i prostik i tak dalej, tak? Więc tak tylko że zaznaczę, że tym właśnie dolegliwościom możemy również przezwyciężać. I tutaj mamy, kiedyś był taki film Wędnarski na kłopoty, kto jeszcze pamięta, czy gdzieś w sieci jeszcze się znajdzie. Bo to właśnie jest ta pierwsza pomoc, to chodzi o te naturalne sposoby. Nie, one są po prostu bardzo drogie. Ja właśnie zawodowo, to jest mi bliskie, ta promocja zdrowia. I tu jest cały arsenał środków. I tu tutaj właśnie jest nasz właśnie ten Zoom, jak najpierw sobie wyszukacie. Suplementacja naturalna w ciąży albo ciąża Duo Life, to Wam wyskoczą właśnie webinary o ciąży właśnie tutaj, jeśli chodzi o Duo Life i konkretnie ten Zoom, tam są historie kobiet, które opowiadają, co stosowały w trakcie ciąży, jak ta ciąża przebiegała, na dowód tego wszystkiego, co mówi Ania. Tak, właśnie wiecie, to mnie też bardzo inspiruje. Ja bardzo lubię słuchać historii osób, zwłaszcza takich, które mówiły, że z czymś długi czas sobie na przykład nie radziły i kiedy mówią właśnie po zastosowaniu na przykład preparatów, jak to działa, dla mnie to po prostu jest bardzo niesamowite. Polecam, tak, to jest, tak będzie wyglądał właśnie ten Zoom. Polecam serdecznie. Tutaj jeszcze właśnie o tym My Blood, akurat to jest dla mnie, to jest po prostu hit. Mówi się tak, że to jest płynna morfologia, czyli wszystko to, co najważniejsze dla naszej krwi, ale oddziaływuje i ten slajd obok po prostu pokazuje, jak oddziaływuje na różne aspekty naszego organizmu i po prostu w ciąży rewelacja. Umysł, układ pokarmowy, system rozrodczy, kości i w ogóle układ ruchu, immunologia, piękno, tak? Czyli zdrowie i piękno, to połączenie też tutaj jest fantastyczne. Jeśli chodzi o takie wzmożenie, takie pobudzenie energetyczne, o układ mięśniowy, serce, a nawet funkcjonowanie właśnie nie tylko oczu, ale w ogóle zmysłów naszych, tak? Więc warto sobie też wyszukać czy filmiki. Wiecie, pod względem takim, w ogóle te preparaty różne pod względem czy naukowym, czy odniesienia do literatury, a przede wszystkim właśnie jak to działa w praktyce, to jest majstersztyk. Jeśli chodzi o chlorofil, to jest kolejny też, chciałam go po prostu pokazać, bo rewelacyjny. I tutaj właśnie umacnia te procesy antyoksydacyjne, wzmacnia układ immunologiczny i jeszcze dodatkowo podbija pracę układu krwiotwórczego. Mówi się, że to jest zielona krew, wpływa na właśnie pracę układu sercowo-naczyniowego, a jednocześnie właśnie oczyszczając też niweluje na przykład, boimy się obrzęków, tak? Więc tutaj też ma udział w procesach naprawczych tkanek, dba o dobrostan skóry, właśnie podbija też, jest prebiotykiem, czyli podbija tą mikrobiotę, wzmacnia te dobre bakterie w naszym ciele, przez to też wzmacnia pracę układu pokarmowego. O proszukarze mówiłam kilka słów, tutaj w nagraniu będzie właśnie też dostępne, to co też już o tym mówiłam, że bardzo ważne w regulacji cukru, to jest też trzymanie się pory posiłków i ich pór, dlatego że to zostało też już sprawdzone wieloma badaniami, jak to wpływa właśnie na metabolizm glukozy, tak? I tu są właśnie te zasady, 5 posiłków, 3 główne, w jakich godzinach należy ten posiłek mniej więcej zjeść, włącznie z postem nocnym, czyli bez takiego i podjadania w ciągu dnia i bez jedzenia w nocy.
I też dodatkowo właśnie, że piękno, że zdrowie i piękno, że jest ta marka parasolowa i też naturalne składniki i naturalne preparaty właśnie stosowane od zewnątrz, czyli kremy, odżywki, żele i od wewnątrz, czyli płynne do picia, przepraszam, kolagen, keratyna, witamina C. Pielęgnują i dbają o zdrowie. I jeszcze właśnie raz podsumowując, że zdrowa ciąża wymaga naszej świadomości. Mówi się, że w dzisiejszych czasach, jeśli coś ma największe znaczenie, to właśnie dobra informacja. I dobra informacja to jest ta świadomość. Będąc świadomi, możemy podejmować dobre decyzje. Czyli tutaj też to zaangażowanie pary, mamy i taty na rzecz dziecka, ale też wzajemnie. To też podejmowanie konkretnych działań i tych takich tradycyjnych, czyli tam te 20% takiej tradycyjnej służby zdrowia, ale jednocześnie ten styl życia i ci inni specjaliści, którzy właśnie działają, tak, jakby poza tym takim tradycyjnym podejściem. Chodzi też o samodzielne decyzje, że tak naprawdę nawet takie medyczne decyzje my podpisujemy świadome zgody, więc w każdej innej ważne, żeby to była nasza decyzja przemyślana. No i też właśnie ta kompleksowość, tak? I to, od czego zaczęliśmy, tym zakończmy właśnie tym optymistycznym nastawieniem, czyli tym mindsetem, tak? I właściwie tyle. Tu na koniec tylko dorzucę taką wisienkę na torcie. Ona się zawsze sprawdza, że też w ciąży chodzi o udane relacje. Mówiliśmy o psychologii prenatalnej, a chodzi też o, czyli z dzieckiem, o tej komunikacji, ale też chodzi o komunikację z nami, komunikację z otoczeniem. To też właśnie my też jesteśmy często otoczeniem dla innych. Ważne, żeby to, jeśli nawet mamy jakąś, na przykład trudną sytuację, żeby mówić o tym otwarcie, porozmawiać w atmosferze życzliwej, żeby dawać wsparcie, otrzymywać to wsparcie właśnie o taką bliskość emocjonalną niż fizyczną, o tym też było. No i wszelkie metody radzenia sobie ze stresem, ja to też przekopiowałam, ale tu mamy duży wachlarz właśnie i afirmacji, i zdrowej przyjemności, i tego, żeby budować poczucie szczęścia, i ten optymizm, i praktyki duchowe, tak? Na przykład modlitwa i zdefiniowane cele, wartości, do których dążymy. To też humor, mówi się, że też jest śmiechoterapia, tak? I właśnie w ciąży, żeby jak najbardziej dbać o tą ścieżkę nie stresową, ale o tą ścieżkę taką właśnie oksytocynową, bo tu mówimy o udanych relacjach, o bliskości, czyli hormon oksytocyny, o relaksynie, o różnych innych hormonach, na przykład różnych innych hormonach, które właśnie budują nasze szczęście. I właściwie chyba tyle. Tu jeszcze na koniec po prostu też kilka słów, że zapraszam, czy jeśli chodzi o szkołę rodzenia, czy w ogóle w temacie rodzicielstwa, relacji, płodności, laktacji i ogólnie rozumianego zdrowia, to serdecznie zapraszam. Okej, zdrowie to też ja i też powiem, że właśnie jeśli chodzi o szkołę rodzenia i też współpracuję właśnie ta szkoła rodzenia w tandemie, to jest ze świetną fizjoterapeutką, z Julią Jerzewską, która też jest fizjoterapeutą uroginekologiczną, tak? Więc to też wzbogaca te treści, o których tutaj mówiłam. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że mogłam być z Państwem. Mam nadzieję, że też to wpłynie na zdrowie i Waszych dzieci. Do zobaczenia następnym razem. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, doceniam to i... Cześć, z tej strony Dariusz Motywuje i chciałem Ci bardzo podziękować za obejrzenie mojego filmu. Jeśli podobają Ci się tego typu motywujące i inspirujące treści, to zachęcam Cię gorąco do subskrybowania mojego kanału. A dodatkowo jak klikniesz ikonkę dzwoneczka obok subskrypcji, to za każdym razem jak wrzucę coś nowego, dostaniesz o tym powiadomienie.